Witam serdecznie Państwa w drugim odcinku bloga radnego. Zapewne zastanawiają się Państwo skąd tyle energii we mnie. Już właśnie spieszę donieść. Drodzy Państwo, początek kwietnia to start ważnych programów, ale ja bym chciał Państwa zaprosić z punktu widzenia lokalnego do bardzo ważnego programu, jakim jest program 230V, czyli program, w którym każdy z Państwa może zaangażować swoją energię w lokalne działania, tak chociażby jak ja właśnie, Moją energię angażuję do tego, aby Państwu o tym programie opowiedzieć. 230 V to oczywiście budżet obywatelski gminy Konstancin Jeziorna na rok 2017. Mówiąc krótko, budżet obywatelski to proces, w którym każdy z Państwa może decydować, jak zmienia się lokalna rzeczywistość. Budowa drogi, wymiana ławek, czy chociażby remont placu zabaw. Tak, to są takie między innymi projekty, o których Państwo mogą decydować. Dlatego zachęcam, bowiem od pierwszego... Do 30 kwietnia jest zgłaszanie wniosków do budżetu obywatelskiego. Zapraszam również do udziału w moim dyżurze, który najbliższym odbędzie się 6 kwietnia. Tam połączymy z pewnością swoją energię i coś o budżecie obywatelskim pewnie więcej wymyślimy. To jest budżet obywatelski 230 V. Zachęcam, niech energia będzie z nami. W drugiej części bloga chciałbym z Państwem podzielić się dobrą informacją. Otóż dostałem się na drugi kongres młodego samorządu, który w najbliższych dniach odbędzie się w miejscowości duszniki zdrój. Drugi kongres młodego samorządu to spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Nie zabraknie dobrej energii, wymiany doświadczeń, a także rozmów o lepszej lokalnej społeczności. Na koniec chciałbym Państwa jeszcze raz zaprosić na najbliższy dyżur radnego, który odbędzie się 6 kwietnia w godzinach 18.20 w zespole szkół numer 5. Dziękując tym samym za dzisiejszy blog. Zachęcam do oglądania następnych moich blogów. Pozdrawiam serdecznie.